W albumie ma wiele zdjęć, ale tylko jedno darzy szczególnym sentymentem. Jest na nim Zbigniew Cybulski. Co ją z nim łączyło? Dziewczyny traciły głowę na jego punkcie, robiły co mogły, by Zbigniew Cybulski choć na chwilę skupił na nich swoją uwagę. Reklama, kochałam go zawsze, bo to coś, jeśli nie jest spełnione do końca, zawsze pozostaje i drzemie sobie. To zawisło w przedakcie i nigdy nie zabrzmiało. Dlatego trwało długo, wiecznie. Może do dziś nawet? Pisała w swojej książce zdarzenia, potoczne Zofia Kucówna, 86 l. Poznali się na początku lat pięćdziesiątych w krakowskiej szkole, teatralnej, gdzie studiowali na wydziale aktorskim. Imponował mi. Był ode mnie starszy, o sześć lat, leczył rany w sercu po Ewie Lasek, co intrygowało i powodowało, że każda z nas chętna mu była pomóc w tej kuracji. Wyznała Zowia. Ale Cybulski nie, był zainteresowany kucówną w niż koleżeński sposób. Po skończeniu edukacji ich drogi się rozeszły i zdala od siebie układali sobie życie. Pod koniec lat pięćdziesiątych w Gdańsku, częstym gościem teatrzyku Bimbom, gdzie za gwiazdę uchodził Cybulski, była Elżbieta, chwalibóg, studentka Akademii Sztuk Pięknych. Niebawem zostali parą, a ciąża przyspieszyła decyzję o zalegalizowaniu związku. Ślub odbył się 10 września 1960 roku w Sopocie, wkrótce potem narodził się ich syn. Kucówna zdecydowała się w połowie lat pięćdziesiątych na małżeństwo ze starszym o trzy lata kolegą ze studiów Janem Majzelem. Po ukończeniu szkoły w 1955 roku młoda aktorka chciała występować wszędzie, razem z mężem. Grali w teatrach Krakowa i Lublina, aż w 1958 roku zostali zaangażowani do teatru powszechnego w Warszawie, gdzie artystka wdała się w głośny romans z Adamem Hanuszkiewiczem, aktorem i reżyserem. Cybulski i Kucówna spotkali się ponownie na gruncie towarzyskim już po wielkim sukcesie aktora w filmie. Popiół i diament. Zbeszek się wyraźnie zmienił. Niby ten sam, a jakiś inny. A mimo chciało mi się z nimi mówić, i być, i ocierać się o jego genialność, i łasić do niej i pochlebiać jej. A on przyjmował mnie chętnie, choć nieuważnie, serdecznie, choć z nonszalancją chłopca. Który wie, że jest najwajniejszy w całej parafii. I byłam zwyczajnie ucieszona, ale onieśmielona, notowała kucówna. To wtedy mu powiedziała: Ty jesteś już w innym miejscu. Dla mnie niedostępnym. Krótko przed jego tragiczną śmiercią w 1967 roku spotkali się przypadkowo w Teatrze Ateneum. Kucówna rozwodziła się z Janem Majzelem dla Adama Hanuszkiewicza, którego Cybulski nie szanował. Zrobił jej oto awanturę, zarzucił zdradę młodzieńczych ideałów. Nie był trzeźwy. Nie pogodzili się. Nawet wódka z bufetu przyniesiona przez koleżankę nie pomogła. A potem była już tylko, jego śmierć, też taka głupia i taka jeszcze nie w por. Pisała kucówna. W, swoim albumie zachowała jego fotografie ze studenckich lat. Patrzę na tę kochaną, twarz, śmiejącą się, młodą, mądrą i gniew rozpaczliwy podchodzi do gardła, że już nigdy, w życiu ani śmiechu z nim, ani kłótni, ani picia wódki, mówi dziś artystka. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd!